Powinieneś robić dobre sobie. Mimo że szedłem niepewnie we mgle, to konsekwentnie i w pewnym sensie to dało efekt i to przeświadczenie. Czegoś naprawdę chcesz, to musisz włożyć serce. Moderacja, słyszymy? Fanfary? Moi drodzy, parafianie, nastała chwila, żeby poznać kolejną panią na kolejną randkę. Randka numer 2. No moi drodzy, no to co, no to może się przedstawię. Jestem Piotrek ogólnie. Halo, halo? Halo, halo, słyszę. Mam na imię Piotrek, jak masz na imię? Anna. Anna. Witam serdecznie. Witam ciebie serdecznie. Aniu, z jakich okolic ogólnie pochodzisz w Polski? Z Mazur. Spiszę. Oho, o, to już tak bezpośrednio. Ja widzę, że ty jesteś taka otwarta bardzo. Oczywiście. W stosunku ze wszystkim. No to bardzo mnie to cieszy w ogóle. Ogólnie ja widzę, że ten, że Bóg ciebie obdarzył tutaj dość tego. Oczywiście. Tak, oczywiście. Nie mam z tym problemu. Masz 25 lat z tego, co mi pisałaś, tak? Tak, mam 25 lat. Masz dwójkę dzieci z tego, co wiem, prawda? Tak, zgadza się. Jest ci ciężko jako samotnej matce, bo to no, dwójkę dzieci to... Nie, absolutnie. Absolutnie, ponieważ kocham swoje dzieci. Zawsze moim marzeniem było, aby mieć dzieci. To jest plan, który chciałam zrealizować w jak najkrótszym czasie, aby potem móc się bardziej realizować i spełniać moje marzenia. I nie twierdzę, aby coś oczywistego było dla mnie problemem w życiu. Po prostu jeśli ktoś do czegoś dąży i bardzo tego chce, to nie jest tym problem. Oczywiście nie twierdzę, kobiety mają cięższe dni, bo nikt nie jest idealny, ale mimo wszystko uśmiech dziecka wynagradza wszystko. Potrafisz gotować w ogóle? Tak, bardzo dobrze. Czego tak naprawdę oczekujesz od mężczyzny? Szczerze? No, szczerze. Człowieka, wsparcia. To przede wszystkim. A powiedz mi, a jakbym na przykład nie zaakceptował twoich dzieci, nie? Tylko ciebie, czy moglibyśmy się spotykać, czy raczej nie? Nie, zdecydowanie nie. Bo jeśli nie akceptujesz moich dzieci, to również nie akceptujesz mnie. Różnych zachowań. Kobieta, która ma dwójkę dzieci, jest czasowo ograniczona w pewien sposób, tak? Nie mówię, że to jest 24 na godzinę, ale niestety jednak moje życie jest podporządkowane pod moje dzieci. Wiesz co, bo ja szukam takiej kobiety, która też by mnie sponsorowała, wiesz, bo ja miałem same kobiety, które sponsorowałem dość sporo i poświęcałem im bardzo dużo czasu. Byłem to znaczy sponsorowanie? Bankomatem. No sponsorowanie, no wiesz, no wszystkiego. No co to znaczy sponsorowanie? No utrzymywanie, nie? Od A do Z, no. Jednym słowem, no. Nie widziałabym z tym problemu. Ale co, byś mnie sponsorowała, czy jak? Czy utrzymywałabyś mnie? Jeśli na kimś mi by bardzo zależało, czyli ustalmy sobie z góry, że bardzo byś mi się spodobał, tak? I byśmy oboje stwierdzili, że chcemy się spotykać na stałe, to nie widzę żadnego problemu. Co jest moje, jest twoje. No ale ja ci się podobam, no. No. Znaczy, mi się podobam? No. Dlaczego twierdzisz, że ty mi się podobasz? Wiesz co, no wiesz, no ja widzę, jak na mnie patrzysz swoimi głębokimi oczyma. No, tak? Tak. Zanim marynarkę to porozmawiamy. No, ach, no bo chciałeś mieć czarną koszulę, no tak, no tak, już. Tak. Bardzo mnie to podniesie u faceta. No dobrze. To może ja ściągnę, zarzucę, tak. Kolor cię podnieca, tak? Tak, czarny kolor, koszula. Dodaj męskości. A jakie lubisz perfumy u mężczyzn? Diora, Sauvage na przykład. Rozumiem. A co ciebie podnieca w kobiecie? Potylica. Dobra, szyja. Szyja, tak. Szyja od tyłu akurat.
Wiesz co, bardzo mnie u kobiet podnieca przede wszystkim inteligencja. To jest nade akurat. Ale tak z wyglądu to patrzę się na ogół na włosy, wiesz? Mm-hmm. Strasznie co widzisz w moich włosach? Wiesz co, strasznie mnie przyciągają kobiety o kolorze włosów blond albo czarne. Takie on. Na przykład ty masz, farbowane masz? Tak. Kiedy... Randka jest tak poważna, że chyba się wody napiję. To ja poleję, proszę bardzo. Dobra. Musimy trochę. Dobra. Dziękuję bardzo. To może ja też się napiję. Trochę. Zdrówko twoje. To zdrówko. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Pracy Muszynianka. Rano rozluźnienia atmosfery, proszę cię bardzo. Tak, ja ci powiem, że ja już dawno nie byłem na randce, no oprócz wczorajszego dnia, bo raczej wieczoru. Mhm. I tak się przygotowuję na tą randkę. Twoje ulubione kolory? Czarny. No, proszę bardzo. A bielizna też czarna ma być? Czarna. Na co zwracasz uwagę, jak poznajesz faceta? Na paznokcie. No na dłonie. Co? Przede wszystkim dłonie są bardzo podniecające. Widzę, że nie spracowane. No, pracuję bardziej umysłem swoim niż rękoma, faktycznie. Okay. Ja nie twierdzę, jest to bardzo pozytywne. Czy może powiesz mi, czym się zajmujesz na co dzień? Wywożę śmieci. Fajna praca kreatywna. Na pewno widzisz różne odpady, które zanieczyszczają naszą planetę, prawda? Oczywiście. Powiedz mi, czy poznałaś kiedyś faceta, który nie patrzył się na twoją urodę i nie chciał ciebie bzyknąć, tylko chciał poznać twój charakter? Tak. Dwa razy. O! To jest niesamowite. Ja takich facetów nie znam, no. No, ja takich facetów poznawałam. No i co? No i nie sądziłaś, że się im nie podobasz? Nie, absolutnie. Ja nie mam kompleksów, jeśli chodzi o moją urodę czy wygląd. Oczywiście są tam jakieś aspekty, które jeśli bym mogła, to bym zmieniła, aczkolwiek akceptuję siebie, jaką jestem. Po prostu. Minus twojej urody. Czego najbardziej nie lubisz w swoim ciele? Nosa. Tak. Mam zrobić zooma? Ja tu tego nie zauważyłem, nie, żebyś. No, ale to wiadomo, to no akurat... tak, to jest oczywiste, podobam ci się. Cóż. Dobra, no to co? No to tutaj do Ani kilka pytań. Czat, proszę bardzo. Uwaga, czat. Uśmiechnij się. Nie bądź taki poważny. O, od razu lepiej. Ja jestem taki zestresowany w ogóle. Ja nie jestem przyzwyczajony do randek. A, ja się za to grzybę. To? Pociągnęłam starego. Oj. No, czat, szybciutko. 107 osób, piszemy. Ania J. To nie jest Ania J. DJ Archie. Ania J. będzie w piątek. W piątek? No, może w niedzielę, zobaczymy. Jeszcze, właśnie, bo Ania J. jest jeszcze. Wstydzi się księciuniu. Czy podoba ci się księciuniu? Czy podoba ci się księciuniu? Ania, śmiało. Nie mam tyle wzrostu, mam 1,70 m. Wiesz, a nie 1,90 m, jak mój brat.
Gdybyś rozpuścił te włoski i ściągnął te oksy, to myślę, że moglibyśmy na ten temat rozmawiać. Dobra. Dobra. Weź na bok. Weź na bok. Zaczesz na bok. O tak. O. I weź jeszcze, rozepnij jeden guziczek. Proszę. Proszę. Jeśli mógłbyś. No. I teraz no. I coraz lepiej. Teraz taki uśmiech szyderczy. O. Dobrze. Czy masz faceta? Tak. Masz na mnie ochotę? Mam. A ty? Pewnie. Mi osobiście, no nie chce się wierzyć, jak patrzę na swój dowód, kurde, że ja mam prawie 44 lata. Właśnie. No, szybko. Szybko to minęło, no. Się tak czasami zastanawiam, co dalej. Wiesz co, tylko że jak patrzę się na ciebie, patrzę się na Maćka, tak mi się to wydaje, wiesz, że jest dwoje ludzi, którzy już coś tam przeżyli w życiu, nie? Tak, tak, i, oczywiście. I że tak szybko to tak, wiesz, urosło do takiej skali wręcz, nie? Ogólnie. Przepraszam, że ci przerwę, ale mam to teraz na języku, więc chciałabym poruszyć tę kwestię. Maciek jest taką odważną właśnie osobą bezpośrednią, że on mnie chyba nauczył, żeby nie krępować się z moimi uczuciami. Właśnie, żeby o tym mówić, chwalić się tą osobą, bo ja jestem dumna z niego, jakim jest człowiekiem. Wiesz, może to tak się wydaje, że ja chcę wam dowalić, czy coś takiego, tylko że dla mnie to jest aż nie do wiary, że może być coś w tak krótkim czasie, bo jestem rozsądnym facetem, bo się nie znacie długo, a po prostu z tego, co mi Maciek mówił i widzę ciebie, że to jest miłość taka naprawdę, ej, no. Wiesz co, powiem ci tak. Różnie nasze życie się toczy nie zawsze tak, jak my chcemy. Mhm. Aczkolwiek życie personalnie, tak na przykład moje, czy twoje, czy innego Kowalskiego, to nie jest biznes, to nie jest interes. Rozumiesz, co przez to mówię? No to nie jest biznes, to nie jest interes, no. No tak, no. Tylko, że wiesz, no, że też Maciek dostał w życiu po dupie, ty dostałaś po dupie. I mi się wydaje, że... My zasługujemy na szczęście, każdy tak, człowiek. Tak, ale oczywiście, ja wam tego życzę. Ale pomyśl sobie w ten sposób. Jeśli ty byś faktycznie doświadczył takiej prawdziwej, zajebistej miłości, nie? Gdzieś się zakochał tak naprawdę wcześniej, przed nami, to może byś patrzył na nas zupełnie inaczej. No, ale ja ci powiem, że jestem takim bardzo rozsądnym, wiesz, facetem. Ja myślę, że kiedyś na pewno mnie to trafi, ale będę jakoś tak stopniował to uczucie, wiesz, i wiem, że... Ja jestem podobna wariatka i tyle. I wiem, że to uczucie jakby nie trwa wieki, że ono, wiesz, ono się jakby wypala, a potem jest świat realny, nie życie, nie? A ma świadomość. Ja akceptuję go, jakim jest. Czy będzie chudy i pomarszczony, czy mu nawet fiutek, jak za 10 lat nie będzie stawał, to i tak będę chciała. Ja mam tego świadomość, ja to wiem. Okej, no to co, no to bardzo dziękuję ci za rozmowę, bardzo dziękuję, że chciałeś pokazać swoją twarz, bo nie powiem, że nie, jest to istotnym elementem mojego tutaj skejpowej randki z księciuniem. No i co, no i co, no i życzę wszystkiego dobrego, no po prostu, w te święta, nie tylko. To ja teraz też zakończę miłym akcentem. Chciałbym pozdrowić wszystkie parafianki, jakich parafianów z całej Polski, abyście obserwowali i słuchali bardzo dobrego księdza Piotra. Z mojej strony życzę wesołych świąt, pogodnych, radosnych.
Dobrze, także teraz pozdrawiam tak. Pozdrawiam z gorących Mazur. Jeszcze mam do ciebie ostatnie pytanie. Czy możemy ujmować twój wizerunek ogólnie na szotach? Do ciebie wszystko, przyjacielu. Bardzo dziękuję. No i co? No i dziękuję. Dobra, ale czekaj. No. Ale teraz dawaj rodzicielskiego może. Rodzinnego buziaczka na koniec. Ale nie tak, nie tak. Bliżej. Co, ty będziesz mnie z daleka całował? No to chodź. Ale weź tak. Ale nie widzę twoich ust. Niżej. Jeszcze niżej. Dobra. Bo to... Dzięki. Mogliśmy od tego zacząć, a nie tym kończyć. Pozdrawiam. Akurat. Dziękuję i zapraszam na czat. Trzymaj się, papa. Hej. Hej. Nadzieję, że co do ciebie dotrze, że po burzy zawsze wychodzi słońce. Mam wrażenie, że to już wszystko za mną. Jutro jest planem z wczoraj, a nie zagadką. Zmiany przyszły z trudem, to za daleko zaszło, bym mógł teraz pogodzić się z porażką. Choć mam pokorę w sobie, gdyby było trzeba. Za parę złotych.